Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Aida Dymisiewicz z 13 Arts. Przygotowałam się dla Was coś specjalnego. Skomponowałam dla Was zestaw mediowy, nazywa się Mixed Media Kit numer 1, w którym znajdziecie 5 mediów i 5 karteczek akwarelowych A6. Tutaj w zwolnionym tempie pokazuję, co znajduje się w zestawie. Macie dwa kolor glowy, czyli dwie farbki akwarelowe błyszczące proszku i również dwie farbki w proszku Rainbow Colors. I dostajecie całą dużą butelkę medium ciekłego. Będzie również dodatkowy zestaw w dalszej części filmiku, natomiast ten podstawowy zestaw, który jest 5 mediów, to jest właśnie ta nasza piątka. Dwa kolory Color Glow, dwa Rainbowsy, Liquid Medium i 5 karteczek. W normalnej cenie kosztowałoby to więcej. W tej chwili macie za zestaw promocyjną cenę 100 zł w sklepie 13arts.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu pod spodem. Także chciałabym Wam dzisiaj pokazać, co możecie robić z tymi mediami, ale oczywiście pokażę tutaj jakieś podstawowe techniki. Zachęcam Was jednak do mieszania i kombinowania własnych tutaj eksperymentów. Te techniki, które ja pokażę, to są podstawowe techniki, jak pracować z tymi mediami, jak tworzyć tła, natomiast oczywiście tutaj możliwości jest dużo więcej. Chciałabym, abyście z tym zestawem zaczęli ewentualną swoją przygodę z mediami. Pokażę Wam, jak łatwo zrobić tła i co z tymi tłami możemy dalej zrobić. Pracujemy na papierze akwarelowym i tutaj dwie podstawowe techniki. Pierwsza z nich, tak jak widzicie, najpierw spryskuję obie kartki po prostu czystą wodą, korzystając z atomizera. Na mokrą kartkę możecie wysypać Rainbow Color. I zobaczcie, on sobie zaczyna sam niejako reagować i rozpływa się po tej wodzie. Tej wody oczywiście możecie dodać więcej, potem możecie dodać mniej. Ja chciałam pokazać Wam, jak zostawić do wyschnięcia w taki sposób Rainbow Color, bo on bardzo ciekawie sam się w tej wodzie rozpływa. Po lewej stronie z kolei pokazuję Wam farby Color Glow. Też na wodę po prostu zanurzam pędzelek w proszku i posypuję tym proszkiem. I tutaj też możecie tego proszku dodać więcej, mniej, możecie nim sobie potem podmalować. Można pędzelek zamoczyć w wodzie i dopiero włożyć do proszku i podmalować sobie tło. Możecie tym tak samo chlapać. I mieszając te dwa kolory, czyli ten złoty z turkusem, też uzyskacie bardzo ciekawe tło. Im więcej proszku jednego i drugiego, tym kolor jest bardziej intensywny. Rainbow Colors są troszeczkę mocniej napigmentowane, natomiast Color Glowy, czyli farbki błyszczące, mają właśnie jeszcze dodatkowo oprócz pigmentu ten połysk, więc one troszeczkę inaczej pracują, natomiast wszystkie te farbki są farbkami w proszku, które można łączyć z wodą. To jest taka najprostsza technika, ale oczywiście pokażę Wam zaraz jeszcze, co możecie dalej z tymi farbkami robić. Więc zobaczcie, tylko łącząc z wodą, można już ciekawe tło sobie stworzyć. W zestawie macie też buteleczkę medium ciekłego żelowego i jeżeli sobie wymieszacie farbkę, tutaj ja na szybce sobie mieszam z tym medium, medium jest przezroczyste, możecie stworzyć sobie farbkę akrylową, mieszając z Rainbow Color, to jest po prostu farbka bez połysku, kolor, po prostu uzyskujecie sobie ciekawy kolor, możecie już sobie tym malować, chlapać, cokolwiek. A w przypadku Color Glow otrzymacie metaliczną farbkę akrylową. Chlapiąc sobie, zobaczcie, z butelki na jeszcze mokre tła też możemy uzyskać fajne efekty. Ostatnio bardzo lubię bawić się właśnie w ten sposób mediami. Tworzą się takie jakby jeziorka, to medium ciekłe rozlewa nam się po tym kolorze, możecie do tego jeszcze dochlapać wody. Generalnie tutaj zachęcam Was do próbowania takiej zabawy z tymi mediami, bo tak najlepiej nauczyć się potem nimi jakby operować.
Poza tym ta nieprzewidywalność w mediach jest w zasadzie chyba najbardziej ciekawym elementem. To możecie sobie zostawić do wyschnięcia albo podsuszyć nagrzewnicą. Ja tutaj podsuszam nagrzewnicą, ale w zasadzie najbardziej lubię zostawić sobie do wyschnięcia przez parę godzin na noc najlepiej i wtedy to sobie swobodnie wyschnie bez pomocy nagrzewnicy. Tak więc możecie sobie podsuszyć albo zostawić, jak wspomniałam, do wyschnięcia. Na następnym przykładzie robię odwrotnie, czyli nie tak jak poprzednio dodałam najpierw wodę. Teraz najpierw, zobaczcie, posypuję sobie Rainbow Colors, czyli proszki, na karteczkę suchą i dopiero potem będę dodawać wodę. Z tym, że możecie wodę oczywiście popryskać z atomizera albo dodać po prostu wodę podmalowując pędzlem, ale tutaj ciekawą techniką jest po prostu chlapanie wodą, bo wtedy ten kolor jest bardziej skoncentrowany i tworzy się takie bardzo ciekawe tło, takie bardzo nieregularne. Zostaje dużo białej przestrzeni, ale to też jest fajne, bo możemy sobie potem coś do tego dodać. Zresztą to wszystko za chwileczkę będę tłumaczyć. Możecie też, zobaczcie, posypać sobie proszkiem i dołożyć liquid medium. Wtedy ta farbka będzie po pierwsze uzyska właściwości akrylu, będzie bardziej trwała i będzie troszeczkę inaczej też się zachowywać, ponieważ jest to medium właśnie akrylowe i tego medium możecie sobie dolać, potem pochlapać i zobaczycie właśnie jak fajnie te media się ze sobą łączą i tutaj można naprawdę zaszaleć z efektami, więc w zasadzie mając tylko te media możecie stworzyć bardzo różne tła, różnie łącząc te media ze sobą. Tutaj znów jest sam proszek na karteczce, ale zobaczcie właśnie, jeżeli się spryska wodą, a nie pochlapie, ten efekt jest zupełnie inny. Także za każdym razem, bawiąc się tylko farbą i wodą, plus ewentualnie właśnie naszym medium żelowym, uzyskacie kompletnie inne tła. Te tła można wykorzystywać w bardzo różnorodny sposób, możecie użyć ich do żurnala, do kartki, ja czasami właśnie wycinam potem z tego, wybieram sobie najciekawsze tła, tworzę ich zazwyczaj kilka na raz i wybieram sobie do dalszej pracy te, które mi po prostu udały się najfajniej. Tu jeszcze na ostatnim przykładzie pokazuję Wam po prostu malowanie i teraz tak farbka z samą wodą, zobaczcie, i farbka z liquid medium. One się troszkę inaczej zachowują. Ta farbka z liquid medium będzie tworzyła grubszą warstwę, kolor będzie nieco intensywniejszy i już jak chlapiemy po tym, zobaczcie, wodą też inaczej reaguje farba z samą wodą, bardziej zachowuje się tutaj jak akwarela, rozpływa się, a już z liquid medium, czyli z medium żelowym, ten efekt jest nieco inny. Także cała zabawa tutaj właśnie polega na tym, żebyście sobie mogli pokombinować, popróbować, bo to jest ten zestaw. Tu jeszcze pokazuję, że właśnie pomieszany kolor glow farbka z medium ciekłym jest właśnie świetną farbką do malowania też elementów, nie tylko na tło, nie tylko na papier, ale tutaj na przykład mam listek wyciśnięty z masy, wysuszony. Można go podmalować sobie na złoto i dodać odrobinę cienia właśnie tym turkusowym kolor glowem. Także możecie spokojnie taką farbką już Waszą gotową metaliczną podmalować ramki, tekturki, różne inne elementy. To już będzie taka farbka ciekła akrylowa i ona po wyschnięciu będzie też wodoodporna. Także tutaj mamy naprawdę ogrom możliwości. Możecie sobie dosypywać tego koloru, dodawać wody, bawić się tym tłem do momentu, aż po prostu Wam się ono spodoba, a nawet gdyby Wam się nie podobało, to potraktujcie to jako proces nauki, zabawy, eksperymentów. Powiem Wam szczerze, że nawet jak nie do końca ten efekt końcowy mi się podoba, to ja lubię sam ten proces, kiedy widzę, jak te farby pracują, jak te kolory ze sobą się łączą. Pamiętajcie, że na mokro te kolory się będą ze sobą mieszać, powstaną Wam odcienie, na przykład zieleni, tak jak tutaj widzicie. Jeżeli nie chcecie tego, musicie za każdym razem wysuszyć kolor i dopiero wtedy nakładać kolejny. Zobaczcie, jakie fajne sample nam powstały. Mam dla Was tutaj jeszcze drugą niespodziankę. Do tego podstawowego zestawu przygotowałam zestaw uzupełniający. Więc ci, którzy chcą tylko się pobawić z samymi mediami na początek, zachęcam do zakupu
zestawu mediowego, tego podstawowego. Natomiast w zestawie uzupełniającym dostaniecie stempelek, którym właśnie o tych pustych miejscach, które Wam mówiłam, można sobie uzupełnić stemplem. Dostajecie stempelek A7. Fajnie, jak macie czarny pisak wodoodporny, bo możecie sobie do tego jeszcze dołożyć doodling. Doodling, czyli takie rysowanie różnych abstrakcyjnych kształtów, bądź mniej abstrakcyjnych, możecie sobie rysować, co chcecie. Ciekawym efektem jest obrysowywanie konturów, czyli to, co nam się rozlało. Zobaczcie, ja sobie obrysowuję czarnym pisakiem, czarnym markerem i powstają też dzięki temu powstaje ciekawy efekt. Możecie sobie dorysować ramkę, możecie sobie jakieś abstrakcyjne wzory dopisać. Fajnie to wypełnia tło. W tym dodatkowym zestawie macie również biały tusz akrylowy, który jest świetny do chlapania. On jest dosyć gęsty, więc możecie go też pomieszać z wodą, żeby mieć odrobinę lżejszy tusz. Natomiast do gęstych plam możecie użyć samego tuszu. Ten tusz możecie użyć, on jest też bardzo wydajny także do malowania tekturek i różnych innych elementów. Tutaj głównie ja go wykorzystuję do białych chlapań, to zawsze nam dodaje fajnego kontrastu. I generalnie zobaczcie, efekty są bardzo ciekawe. W zasadzie używamy niewielu mediów, a mamy tyle ciekawych efektów. Te gazety, które tutaj widzicie, kawałki starej książki czy gazet, można sobie przykleić za pomocą też medium ciekłego. On jest też rodzajem kleju. Pamiętajcie tylko, że będzie troszeczkę reagował, bo to jest medium akrylowe, też na bazie wody, więc przyklejając gazetę gdzieś tam odrobinkę, musicie uważać, żeby Wam się kolor nie rozjechał, ale to spokojnie, spokojnie działa. I w tym zestawie, pamiętajcie, macie jeszcze elementy dodatkowe. Zobaczcie, tu już są gotowe moje przykłady prościutkich prac z wykorzystaniem elementów z dodatkowego zestawu. Macie tam i efemery, i papiery, a tu na koniec jeszcze prace, które przygotowałam wcześniej właśnie już z tymi produktami z dodatkowego zestawu. Zobaczcie, dwie warstwy papieru na wierzchu, nasza warstwa mediowa plus elementy wycięte tutaj akurat z zestawu City Lights, ale tutaj zobaczcie, macie i kawałki folii, i kawałki efemer. Wszystko można potuszować sobie brzegi czarnym tuszem, obrysować dodatkowo markerem i powstają świetne, nowoczesne kartki mediowe na różne okazje. Zapraszam do zakupu moich kitów. Podzielcie się opiniami w komentarzach i mam nadzieję, że wideo bardzo Wam się przyda i zachęcę Was do eksperymentowania z mediami. Pa!